Dziury, wyboje i nierówna nawierzchnia. Tak obecnie wyglądają drogi na osiedlu Walcew Oleśnie. Dzięki porozumieniu gminy i powiatu jeszcze w tym roku ma się to zmienić. Inwestycja pochłonie blisko 4 miliony złotych. To są dwie schetynówki, jedna powiatowa, jedna gminna, ale chcemy to razem jednym projektem przeprowadzić, aby do końca 2017 roku dokonać kompleksowej przebudowy dróg. Fundusze tegorocznego budżetu pochłoną również inwestycje na innych odcinkach dróg w gminie. Przebudowana zostanie droga prowadząca do Radłowa, a na ulicy Częstochowskiej wybudowane zostanie największe rondo w mieście. Rozpoczyna się niebawem przebudowa również drogi 901 w kierunku Dobrodziejów. To też jest duża inwestycja o charakterze wojewódzkim, ale również tutaj partycypujemy, aby się dołożyć do budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w Oleśnie aż do praktycznie 5-kilometrowy odcinek. Duża inwestycja planowana jest również przy przedszkolu numer 4. Placówka przejdzie gruntowny remont elewacji, która naprawdę bardzo nam pomoże w oszczędności, jeśli chodzi o użytkowanie ogrzewania gazowego, no i przede wszystkim wpłynie na poprawę estetyki budynku z zewnątrz. Wizualizację mamy, jest dostosowana do specyficznej bryły budynku, kolorystycznie żółty, zielony, taki sprzyjający klimatowi przedszkolnemu. W tym roku środki przekazane na inwestycje wynoszą około 20% całego budżetu gminy. Realizowane projekty będą również częściowo finansowane ze środków unijnych i rządowych. Modernizacja biblioteki miejskiej, modernizacja Miejskiego Domu Kultury z budową klimatyzacji, ale również i windy dla niepełnosprawnych. Budżet inwestycyjny na 2017 rok to kwota ponad 15 milionów złotych. Gmina przygotowuje się również do największej inwestycji od paru lat, czyli modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków z elementami brakującej kanalizacji. Ta ogromna inwestycja wstępnie ma kosztować około 16 milionów złotych.